Siema. No to co? Nowy dzionek. Czas zacząć. Z pięć. No to ja ci macie. Dobra, jak zwykle Brilux punktualnie. Oni są punktualni, nie? Halo. Hi. Fünf war das, ne? Fünf, genau. A po co ty idzie? Czekaj, jeszcze nowe na środek. Warum gehst du? Gehst du? Das war's. Super. Danke euch. Danke, schönen Tag. Auch so, tschüss. Hallo. A, widzicie? Polska dżentelmenność. Bierze chłop 3, aby kobieta nie nosiła. A tak. No to u nas w sumie tak zakorzenione, nie? Kurwa, ciepło. Ciepło, ciepło. No dobra, słuchajcie, maszynka przygotowana. Ten kabel jest dość... kabel. Szlaf dość długi, także no co, wjeżdżamy. Zaczniemy od tego kapufa tutaj, tego mojego pokoiku. Zobaczymy, czy farba jest ok, czy farba nie jest ok, czy wszystko jest ok. Znaczy ja nakładam farbę agregatem, a Esta rolkuje rolką. Wyglądamy bardzo wyjściowo, nieważne. No to ogień na tło. No i o to chodziło. Ja podaję farbę. Esta rozprowadza wałkiem. Mamy delikatną strukturkę i w razie jakichkolwiek poprawek nie będzie problemu wziąć mały wałeczek i podmalować, jeżeli inne firmy coś tam spierdzielą, nie? No i taki plan jest na resztę dnia dzisiaj. Hi. Hi. Let's go. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Słuchajcie, farba nie kapie, tylko pryska. Póki co sufit siedzi. Tak mniej więcej to wygląda. Już ostatnie poprawki wałkiem. I wchodzimy na ścianę. It's mysterious because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I... No to udało się tą półbeczkę nam prysnąć ładnie i rozwałkować. No i teraz co, czekamy na efekt końcowy. Niech sobie schnieje i tyle w temacie. I teraz tą drugą część pryśniemy na raz. Jak już mówiłem, to robimy szybko, bo tutaj w czwartek wjeżdża już kuchnia, także to pomieszczenie powinno być w miarę gotowe i będzie. Tutaj na tym kominku przyjdzie technika. Podejrzewam efekt betonu, ale to się jeszcze okaże. No i co? My teraz takie pierdoły, które trzymają, w sensie będziemy ściągać już folię, no i te wszystkie malutkie miejsca w oknach, ładna krawędź, to wszystko trzeba obrobić, nie?
tyle. Także co? My działamy dalej. To wygląda na to, że Ester już nie ma ochoty, co? Ale zgód? Daję. No to chyba nie ma. Tak, tutaj jeszcze problem polega na tym, że to wszystko jest troszeczkę wyższe jak w normalnych standardach, więc no trzeba się nabiegać, trzeba się namachać, trzeba się nalatać, no. Sebastian! Tak? Ale nikt nie mówił, że będzie lekko na budowie, nie? A, ale ciężko nie jest. A, ciężko nie jest, no. Jest dobrze. Wiesz, że tak jak teraz stoisz, to tak nie może stać na drabinie normalnie? Normalnie nie, ale są wyjątki. No więc właśnie. Że trzeba. No więc właśnie. Takie coś to damy wszyscy, nie? Z każdej budowy. Nie wolno, a wolno. Esta się do tej ściany przykleiła i odkleić nie może. Esta! Jeszcze dwa razy? Zweimal noch? Die gleiche Wand oder wie oft mal nochmal? Co? No dobra, słuchajcie, plan zrealizowany, to nam teraz wysycha na gotowo i teraz to pomieszczenie trzeba by na raz prysnąć i właśnie tym się teraz zajmę. Bez wapowania. Na raz pryśniemy, zbielimy to wszystko. Znaczy zbielę, znaczy Esta teraz będzie, jak już wcześniej mówiłem, wykańczy te wszystkie okna, folie precz. Jutro to się ogarnie i niech się z kuchnią wjeżdżają. Inaczej nie damy tego rady zrobić. Of being incompetent, mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. No, to wykończenie krawędzi przez Östö. Jeszcze trochę jest, no ale jest ok. No i co? Teraz mam ten sufit już pryśnięty. Mokry, suchy. Mokry, suchy. No dobra, ta część jak już widać, no w miarę super, ok. I teraz ta już jest na raz, znaczy sufit sam na raz. Tu wszędzie i teraz ściany na raz i tak by było. No i jutro oczywiście konsekwentnie dalej. Poprawki? Gdzie, nie gdzie? No, na pewno będą. O, na przykład tutaj jest lampa, zobaczcie. To trzeba poprawić. Tak zwane zaprawki. No i wtedy co? Lecimy z grubej rury. Raz jeszcze. A póki co teraz, to my sobie zrobimy przerwę. Siemanko, nowy dzionek, słuchajcie, 7 rano. Powierzchnie nam wyschły i teraz robimy tak zwane zaprawki. Czyli szukamy jakichś miejsc, dziurek i innych wynalazków, bo na przykład coś takiego. I robimy lekkie zaprawki masłem szpachlowym. Także ja biegam z lampą, a Esta szpachluje. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak to działa. Ja świecę. I robimy zaprawki. Tutaj na przykład ja. Pysyn, pysyn. Jak jest dużo firm jednocześnie, no to ktoś tam zawsze puknie, stuknie w ścianę i tyle, nie? Nie no, w miarę te ściany wyszły nam dobrze, powiem szczerze, także zaprawek jest dużo mniej. To znaczy ja się pytałem, czy ja mam lampę trzymać, czy mam szpachlować. Mam lampę trzymać, no to... Wiecie. Już nie będę się kłócił, nie? A zresztą, jeśli coś spieprzy, a tak przynajmniej będzie na mnie. Okej. Okay.
Dobra, idziemy dalej. A propos odbioru w Niemczech, to jest tak, że światło dzienne metr, półtora od ściany i tak wygląda odbiór. Nie ma czegoś takiego. To jest niedozwolone. No bo sobie wyobraźcie, pracujemy z światłem dziennym, czy światłami, czy ze światłem sztucznym i później ktoś przyjdzie i będzie tak tam robił, to zawsze coś znajdzie. Także nie dajcie się zawsze wmanewrować tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze, no bo tak to nie działa. No, jeżeli zaczniemy tak szukać, o tak będziemy się przesuwać milimetr po milimetrze, no to przegraliśmy na wejściu jako wykonawcy. Ponieważ stąd już jest cudo, nie? Można pieścić, gładkać, no ale za to trzeba to również pieniądze skasować. Chyba idzie, że wykonawcy w dzisiejszych czasach lekko nie mają, nie? Inflacja, materiały w górę. I ludzie zamiast, to jest też zrozumiałe, zamiast inwestować w nieruchomości czy ogólnie w remont, no to wolą to przeczekać, więc te czasy dla wykonawców nie są najlepsze. Dobry. Oj, to tak musimy robić, nie? O, zobaczcie, kto tu przyjechał. Może, bo jesteś na wizji. Ja już mam to samo na liście. Cześć. Cześć. Jak tam, co dzisiaj w planie? Mów. Tylko, że teraz nie wiem, co z tym. Kurwa, co tu robić? Dekę kleić? A to on nie powiedział ci? No, on sam nie wie, bo dzwoni do Czerego, ale ten nie odbiera telefonu. Aha, to zaraz będziemy dzwonić. Esta Aleska? Mhm. Da hajs hier. Ja? Da zwank hier. Ja, so schön. Nein! Gemütlich. A Sebastian gdzie jest? Spasy na góry, działa. Śpi? Może, idź go obudź. Sebastian! Muszę mu kurwa te słuchawki założyć. No, on ma słuchawki, no. To co? Idziemy na flur. O ty kurwa, czekaj, panie, te czekaj. Dla ciebie pan. Co powiedział? Dla ciebie pan. Dla ciebie pan powiedział, no idź. Nie ma jak praca w Niemczech, po niemiecku się swobodnie rozmawia, nie? No. No. To tak wygląda dzisiaj, jak wściekły. Wiesz, kurwa, zobacz, co zrobił, nie? Pan, tempo, kurwa. Kto to ma? Kto to zrobił? Ja mam robotę, ale teraz to, ja mam to porobić, ja sobie tak, wyszukuj mi to, zrobił mi to, zrobił mi to. Muszę, kurwa, 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 to ci braknie, kurwa, do nic dnia. No, to tylko zaś jeszcze wyjdzie, czy bo w robocie się pracuje, panie. No. Czyli ty czekasz na co teraz, Maciek? Ja czekam teraz na informację. No informacja, to trzeba informację zdobyć. Chodzi o to, czy mamy to wyklejać, czy nie, tak? Tak, nie? No dobra. Tu czoła. Czoła, no. Trochanty teraz. Ale to z góry wszystko, nie? No. Dobra. Zaraz tą... zdobędziemy tę informację. Klejcie. No, także Maciek przyjechał, to wiadomo, że będzie steropianowo, nie? Szóstka idzie od dołu. Te elementy trzeba też... To trzeba z nimi zrobić? Powiększyć, nie? Powiększyć. Powiększyć, także spoko, no. Jak my jesteśmy, to nie ma nudy. Nie ma nudy. Nie ma nudy. Tu ogólnie chłopaki już, znaczy inna firma. Układa cegiełkę. Więc na razie póki co spoko. Dobra. Siemanko przy sobocie, słuchajcie, no co? Wracamy na budowę. Dzisiaj mamy tylko parę godzin do ogarnięcia. Tu jak widać, pokój gościnny ogarnięty, znaczy z naszej strony, nie? To już widzieliście, kuchnia ogarnięta i mało tego, kuchnia już wjechała. Także kawał mebla jest ok. Co nam się zostało? Górę mamy też ogarniętą, już wam pokazuję. Tu łazienka oczywiście też standardowo ogarnięta już. To wejście już nam zostało do tynkowania. Został nam się ten pokój, znaczy poszpachlowany jest, dzisiaj szlifowanie, naraz przemalujemy. Tutaj wjechało rusztowanko. Lecimy dalej.
No to jak widać, pokoje już są też gotowe z naszej strony. Łazienka gotowa. Już elektrycy montują powoli gniazdka, włączniki, cudawianki. Dzisiaj nam zostało tylko to, wczoraj Sebastian zamknął płytami ten włas okienny. Jutro będziemy, znaczy dzisiaj w planie wymalować do końca. Tu gotowe. Sebastian? Tak, witamy. No. Robota idzie pełną parą. Co? Robota idzie pełną parą. No, robota pełną parą przy sobocie. No i ogólnie Sebastian jako podwykonawca teraz idzie na jakiś miesiąc gdzie indziej. Dostał zlecenie. Ale chyba nie dam mu urlop tych ludzi robić, nie? Także zaraz wróci. Tu niby tak dużo nie zostało jeszcze, ale tych małych pierdół to jest jeszcze od. No. Bardzo dużo. I nie zapomnijcie zostawić... Czego jest ta? Łapkę po kurzie. No, słyszeliście? No, także zostawcie. Siema, tu się trochę działo. Nie pokazywaliśmy, bo dużo ogólnie innych firm. W każdym razie na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Także jest koniec. Dzisiaj zrobiliśmy jeszcze kominek w technice betonowej. Znaczy imitacja betonu, jak widać. Fugi. Ładnie to wszystko wyszło. Jest wszystko ok. My się zwijamy, na dzień dzisiejszy jest koniec. Także powiem wam, to wszystko się opłacało. Tu już zostało mała taka pierdołka, jeżeli chodzi o to. Szybki regips, zasłonięcie i będzie. No także tak to wygląda. My na dzień dzisiejszy spadamy. Także rozstaję się z tą firmą, ale oczywiście wszystko w dobrych kontaktach. Co dalej? No to oczywiście obserwujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jeszcze wam mogę...